Ja nie powiedziałam, że deficyt mnie martwi, bo powiedziałam, że sytuacja finansów polskich jest dobra. Deficyt jest faktycznie wyższy w tym roku, ale on wynika z koniecznych wydatków, które musieliśmy w tym roku ponieść. To jest pomoc obywatelom Ukrainy, uchodźcom z Ukrainy. To jest duża część wydatków, które w tym roku zostały poniesione. To są tarcza antyinflacyjna, programy wsparciowe, właśnie dodatek węglowy, czyli ta pomoc obywatelom i przedsiębiorcom też, tarcze energetyczne. To wszystko są dodatkowe wydatki wynikające z sytuacji, z jakiej jesteśmy, kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie. Natomiast 4,7%, tak prognozujemy deficyt na ten rok, 4,5% w przyszłym roku, przy stabilnym poziomie długu, bezpiecznym poziomie długu na około 53 w tym roku, 53 w przyszłym roku, to jest naprawdę bezpieczna sytuacja polskich finansów. Przede wszystkim budżet przyszłego roku to jest budżet, można nazwać go bezpieczeństwa. Tam w dużej mierze zwiększamy wydatki na obronność. To jest w sumie prawie 4% PKB, 3% w budżecie i dodatkowe pieniądze w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To jest wzrost wydatków na ochronę zdrowia, też do poziomu około 6%, nawet nieco ponad 6%. To są też inwestycje, bardzo ważne w sytuacji kryzysu. Inwestycje publiczne, mamy nadzieję, zapewnią wzrost gospodarczy. Prognozy zewnętrzne mówią o tym, że owszem, będzie spowolnienie gospodarcze, ale Polsce nie grozi recesja. Inwestycje publiczne są też tym gwarantem, że tej recesji nie będzie. Jeżeli chodzi o tarcze kolejne, duże programy pomocowe, tutaj na pewno jesteśmy w innym kryzysie niż w sytuacji COVID-19. Te działania muszą być bardziej celowane do konkretnych grup odbiorców potrzebujących tej pomocy. One oczywiście są też rozwiązaniami czasowymi, ale też musimy brać pod uwagę to, co mówi nam też Komisja Europejska i tu kwestia choćby tarczy antyinflacyjnej. Wywalczyliśmy tarczę na żywność w przyszłym roku, natomiast w pozostałych zakresie te stawki VAT będą poniesione. Dodatkowo koszty tej pomocy trzeba też traktować dość solidarnie, czyli tarcze energetyczne, tarcza gazowa z pewnym udziałem finansowania też firm energetycznych, które w tym kryzysie przy wysokich cenach energii, cen gazu, cen energii osiągnęły dodatkowe zyski. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej to są niezależne instytucje. Ja nie będę oceniała tej polityki, natomiast oczywiście rozumiem to, że w sytuacji kryzysu najważniejsze jest utrzymanie wzrostu gospodarczego Polski. Więc można mówić albo o twardym lądowaniu, którego koszty będą bardzo wysokie, inflacja być może będzie niższa, chociaż przypominam, że jej źródła są w dużej mierze zewnętrzne, więc nie tylko polityka Narodowego Banku Polskiego ma wpływ na to, jak inflacja wygląda, ale też polityka Banku Centralnego Amerykańskiego czy Banku Europejskiego, ale również i wojna po prostu w Ukrainie i ceny energii. I to są główne źródła, czyli twarde lądowanie albo jednak bezpieczeństwo polskiej gospodarki i mimo wszystko wzrost gospodarczy przy tak trudnych okolicznościach zewnętrznych.